Hej! Joka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmiku jest filmik z siostrą. W dzisiejszym filmiku jest filmik z siostrą, dokładnie tak! Dzisiejszy filmik jest z moją siostrą, Martyneczką, youtubereczką, nie tak? Nie umiesz. I w dzisiejszym odcinku, wiesz co będziemy robić? Będziesz oceniała, a raczej wybierała najprzystojniejszego polskiego youtubera. Ratuj mnie. Spokojnie, spokojnie. Wybrałam ci takich, których na pewno znasz, których znasz, zostajemy przy tym. Ale Jezus Maria, nie obraźcie się, jak moja siostra was źle oceni, bo ona jest taka, wiecie. Także jak ktoś to z tych youtuberów ogląda, to napiszcie komentarz. Jeżeli ten filmik wam się spodoba, ta seria z ocenienia youtuberów, to piszcie w komentarzach, może nagramy jeszcze coś takiego. Tylko tym razem może ja będę oceniała. A ja cię będę wybierała. Kto wie, dobra, zobaczymy. Więc lecimy z pierwszymi youtuberami. Są tacy bardziej popularniejsi, ale też mniej. Na początku jest Lord Crushfil, trzymający 5 stówek, także myślę, że to jest bardzo kuszące dla ciebie, Martyna. A drugi jest Blow. Blow. Wow, jak to było stanowcze, Jezus Maria, dobra. Lecimy dalej, Blow kontra Stew. Stew. Dobra, to też było takie pewne, trochę tak podejrzanie, ale dobrze. Dalej jest Stew czy Nester? I oni mają pędzle. Gdzie? No włosy. Tak, którego wybierasz, którego uważasz za przystojniejszego? Biały pędzel. Dlaczego biały pędzel? No bo ja nie lubię bardziej malować. Co? Dobra, lecimy dalej. Nester czy Wandal? Nester. Nester, dobra. Nester czy Dominik Rupiński? Dominik Rupiński. Dobrze. Dominik Rupiński czy Naruciak? Dominik Rupiński. Dominik Rupiński czy Slajk? Slajk. W ogóle ostatnio Slajk oceniał mój kanał i oceniał filmik z Martyną, widziałaś to? No, sztos wyszło, także jak coś to wbijamy. Dobrze, dalej jest Slajk kontra Pacio. Pacio. Dlaczego? Bo jest młodszy. To w takim razie Pacio kontra Milo Mazur. Milo Mazur. Kto? No ten. Milo Mazur? No. Skąd ja mam to wiedzieć? Ty go oglądasz, ja go nie oglądam. A jest starszy od Pacio czy młodszy? No młodszy na pewno, on ma do 6 może chodzi, do 5, 6, 7, nie. Do którego wybierasz? Tego. Dobra, to dalej jest Milo Mazur kontra Marcel Mazur, bo to są bracia. Ten. Bo młodszy, co? Masz większe szanse u niego. Ja wiem, ja już cię tam znam. Dobra, to skoro lecimy z takimi na razie dziećmi youtuberami, w sensie młodszymi youtuberami, to Marcel Mazur kontra Eusebiusz. 5-letni, patrz, to jest taki ładny tort. Ładny tort w sumie. Ja bym za ten tort wybrała Eusebiusza, no ale dobra. To wybierasz 5-letniego Eusebiusza czy Marcela? Marcela. Dobrze. To dalej jest Marcel kontra Frizz. Marcel. Dobra, to skoro już lecimy z paczką Frizza, to tutaj mam też jego przyjaciół. To Marcel kontra Trąba po prostu. Marcel. Dobra, dobra, to już Marcel, naprawdę masz szansę, Marcel, jak to oglądasz, to wiesz. Call me maybe, please, ok? Dalej jest Marcel kontra Mini Mike. Co ty wybrałaś? No to jest Mini Mike. Marcel! Dobra, Martyna. No, Marcel, masz wielkie szanse u Martyny, także wiesz o co chodzi. Dobrze, dalej jest Marcel kontra Jay Dąbrowski. Jay Dąbrowski. On występuje w The Voice Kids. Dlaczego? No bo on tam... A, on tam wprowadza tych wszystkich ludzi. Też bym tak chciała, jak ktoś ma jakieś znajomości, to wiecie, piszcie mi, co nie? Albo weźcie mi, załatwcie, ja bym tak mogła sobie, wiecie, iść. Cyk do The Voice Kids, cyk. Dzień dobry, witam. Tutaj Paulineczka, youtubereczka i dzisiaj będę waszą prowadzącą. Kto by nie chciał widzieć takiej Paulineczki w telewizji, co? No kto by nie chciał? Kto by nie chciał? Wszyscy by nie chcieli. No kontynuujmy, oczywiście jestem już na ciebie zła. Ale dobrze, Jay Dąbrowski, wybrać go, tak? No to Jay Dąbrowski kontra... twój ulubiony youtuber, czyli... Rostocki! Gracjan Rostocki, dokładnie tak, to którego wybierasz? No.
Co? Co? No Rostockiego, no a kogo? No dokładnie tak, to widzicie ten uśmiech? Ten uśmiech mówi wszystko. Ten uśmiech znaczy więcej niż tylko... niż tylko uśmiech. Dokładnie tak. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć, przepraszam. W ogóle Gracjan Rostocki stworzył piosenkę o Martynie. Martyna, Martynka, Martynka, super fajna z niej dziewczynka. I o mnie też przy okazji. O Paulina, 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 ty jesteś cudna, piękna dziewczyna. Gracjan Rostocki kontra Joczok. Joczok. W sumie Joczok na tym zdjęciu wygląda trochę jak taki Justin Bieber, ale w ogóle on dawno nic nie nagrywał chyba, nie? Dobrze, to może weźmy to jakoś zdefiniuj, bo ten film będzie zbyt krótki. Dlaczego? Bo ja go lubię. To Joczok czy Narcyz? Narcyz. Dlaczego? Bo on strada wiatra publicznie. O nie! No dobrze, to jest taki, ale musisz wybierać po wyglądzie, a nie po zachowaniu. No to kto? No Narcyz. No dobrze, no to Narcyz czy Szymon Zaparty? Narcyz. No to Narcyz czy Czuks? Narcyz. Wow! Dobra, dalej jest Narcyz czy Palion? Narcyz. Jezus Maria, Narcyz to naprawdę... Ja nie mogę, ale... Dobrze, dalej jest Narcyz czy Dawid Czech? To jest ten od Momo. No. Ja się boję, mogę, tylko nie wybieram. Od Siata Knighta. Do którego? No Narcyza. Narcyz czy Żadne Przygód? Żadne Przygód. Dlaczego? Nie wiem, bo ja lubię ostatnio, filmy żadne. No, ostatnio z Martynem oglądałyśmy dużo filmów właśnie takich z urbexami. Czego? Zobaczcie, jakie ma fajne skarpetki. Zobaczcie, to jest taki futerko fajne. Dalej jest Żadne Przygód kontra Żiżej. Żiżej. Żiżej? Dobra. Dalej jest Żiżej kontra Rezi. Rezi. Dobra, dalej jest Rezi kontra Reżyser Życia. Wygląda jak tata. Nie, to nie jest nasz tata, spokojnie. Nasz tata nie ma brody. On ma brodę. Nie, no nie wygląda jak nasz tata. Chociaż może ja tak trochę. Do którego wybierasz? Reziego czy Reżysera Życia? Rezi. Rezi kontra Dominik Kubicki. Dominik Kubicki. Dlaczego akurat taka zmiana? A dlaczego nie? No Jezu, to było takie groźne trochę. A dlaczego nie? Dobra, to wybierasz Dominika, tak? Dominik kontra Max Krasoń. Dominik. Dominik kontra Gimper. Dominik. No ale zobacz tą mordkę taką uśmiechniętą. Okularki. No nie chcesz Gimpera? Dobrze, no to Dominik. Dominik kontra Mateusz Chmielarek. Dominik. Dlaczego tak? No, dlaczego nie? Dominik kontra... Czekaj, bo zgubiłam to zdjęcie. Dobra, Dominik kontra... Rembol, o! Dominik czy Rembol? Dominik. Ej, i wiecie co? I tym akcentem myślę, że możemy ten film zakończyć, ponieważ to są już wszyscy youtuberzy. Dominik wygrał! I wydaje się, że zasługuje na tą wygraną? Zasługuje? Słusznie wygrał? Jest ładny? Przystojny? Nie jest przystojny, jest ładny. Okej, okay. No i co? I my gratulujemy! Wygranej? Okej, okay, a więc tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak chcecie więcej takich odcinków, to co mają zostawić? Łapeczki w górę i subskrypcja. Jezus, jaki ten chórek! No i piszcie w komentarzach, czy byście chcieli więcej takich filmów. Piszcie youtuberów, którzy według Was są najprzystojniejszymi polskimi youtuberami. Ja sama nawet nie wiem, jak tak mówić, jej ocenia Martynka. No ale dobrze, tym akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Hugs and kisses, my friends! No i do zobaczonka w kolejnym... odcinku. Pa! Patki!